Dobry wieczór, mi państwo. Jak wiecie bądź nie, ale dzisiaj jest 31 października 2020 i co roku w ten właśnie dzień jest Halloween. Dokładnie tak, święto, w którym to ja się pojawiam. Zakapturzony kapturnik, który ma zamiar wyjść w głąb waszych dusz. Co, nie spodziewaliście się? Co, myśleliście, że ja wam zapomniałem? Gówno prawda. Nawet nie wiecie, co ja w waszą stronę szykuję. Kochani, widzicie chyba, jaką mamy datę, co nie? 31 października? Coś wam może to mówi? Takie święto, gdzie dzieciaki przebierają się za jakieś tam stwory czy coś, żeby wyżebrać cukierki? Wiecie, to się na H nazywało. Halloween. Może coś będziecie mniej więcej kojarzyć. Dzisiaj sobie zagramy w grę, którą szczerze planowałem ograć już bardzo dawno temu i powiem szczerze, że miałem trudności w znalezieniu tej gry, ponieważ ona początkowo była na Game Joltie i później jakoś zniknęła z Game Jolta. Nie wiem, czy to za sprawą tego, że autor tego fangame'a skasował ten oto produkt, jak i swoje konto, czy to na zasadzie takiej po prostu, że sam Game Jolt mógł wywalić tę grę, bo stwierdzili, że jest ona dosłownie gównem. Ja tak przynajmniej nie uważam, bo poprzednia gra, którą ogrywałem 2 lata temu, była gorszym gównem, dlatego że była robiona na podstawie z screenshotów. Kochani, dzisiaj zagłębiamy się ponownie w świat Pokémonów i będziemy sobie grali w Pokémon Lost Silver, grę, którą chciałem już bardzo dawno temu ograć i myślę, że jest teraz ku temu szansa, by to wykorzystać. Musimy sobie tylko tu powiększyć, tak żeby miało to jakieś ręce i nogi. I przede wszystkim, co bym zrobił, to jeszcze gierkę podgłośnił na maksa, bo ja sobie ściszyłem, bo myślałem, że będę osobno nagrywał, w sensie osobno, że będę razem nagrywał audio audio mojej kamerki i audio gry. Wiecie, o co chodzi. Dobra, jesteśmy w gierce, moi kochani. Tak to się właśnie prezentuje. O Jezu, ale głośny, ja pierdzielę, muszę aż to ściszyć. Dobra, wejdźmy może w Pokégear. Co tutaj mamy? Okej, czyli dużo się dowiedzieliśmy. W plecaku nie mamy w zasadzie nic. Mamy Unowny. Zobaczmy, co one tutaj nam będą dawały. W sensie, co nam one tutaj przepowiedzą, bo Unowny to są jakby... W zasadzie one polegają na tym, że one różne słowa tworzą, co nie? W przypadku tej oto gierki. Tutaj widzę, że mamy literkę L. Tutaj mamy E. A, czyli będziemy mieli słowo live. No, mamy naszego Cyndaquila na levelu 5. Jakie on tutaj ma te ataki? Status ok, typ ognisty, spoko, a coś więcej? Leer i Flash, ok, dobra, spoko. Czyli mniej więcej wiem, na czym tutaj, jak to mniej więcej wygląda. A weźmy jeszcze, zobaczmy nasz profil, 3 kropek. Gramy już 999 godzin i 59 minut, what the fuck? To niezłe, kurde, granie, dobra. Nie mamy tutaj za bardzo większego pola do popisu, więc myślę, że dobrym pomysłem będzie zejście w dół. Ta muzyka jest mega creepy, nie? Dobra, coś tutaj Unowny nam dalej
Nie, dalej jest lift. Tak, dalej jest lift. O, w ogóle ogarnąłem, że tą strzałką w dół mogę sobie właśnie tak przewijać. To na pewno będzie o wiele lepszym rozwiązaniem niż niż to, co miałem wcześniej. Czyli po prostu tak ręcznie sobie jakby wiecie, o co chodzi. Wiecie chyba, o co mi chodzi, że po prostu ręcznie sobie skipowałem. Kurde, co mi się tak dzisiaj język plączy? What the fuck? Dobra, powiem wam szczerze, że już ogarnąłem, o co chodzi. Mianowicie musiałem wcisnąć na Syndaquila, żeby rozjaśnić to pomieszczenie, bo kurde, powiem szczerze, że no ciężko byłoby się tutaj poruszać i zapewne kiedy szedłem tak po ciemku, to praktycznie pewnie w kółko się tak kręciłem. No i oczywiście muzyka, no, z Ruins of Alf. Zobaczmy, co tutaj mamy. Turn back. Czy chcę wrócić? Dobra, wracamy. O, jesteśmy bez rąk. O kurde. A co tu się nam stało? Czemu jesteśmy bez rąk? Co to ma znaczyć? Halo? Co teraz nam unowny napiszą? He's dead? Czy she's dead to było? On umarł. Aha, czyli jesteśmy na cmentarzu. Okej. To teraz poza tym, że nas pozbawili rąk, to jeszcze nóg. Co oni tobie zrobili, kurde, Gold? Tak, bo jakby trener w tej oto wersji gry to ma na imię Gold, nie? Dobra, zobaczmy, co teraz unowny nam dadzą. O, Celebi! Co tam, Celebi? Ej, ale on ładnie wygląda strasznie, kurde. Bardzo ładny model. 340 HP. Perish Song. Co tu pisze? Bo ja już jakby te unowny się ustawiły w takie literki, że ja trochę nie ogarniam. Tu wiem, że jest na pewno literka D. Tu jest... chyba i? Dwa razy i? Deny, aha, deny. No, okej, okay, spoko. To ładny deny. I w sumie jesteśmy w tym samym pomieszczeniu jak... A nie, to trochę inne pomieszczenie, bo przez chwilę myślałem, że to jest to samo pomieszczenie jak na początku gierki, gdzie byliśmy właśnie w tym takim pokoiku i szliśmy w dół. A tu się okazuje, że troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. No, tutaj zaskoczony jestem. Mimo, że w tę gierkę grałem 3 lata temu, to jednak wciąż zaskakuje swoimi nowościami. Ogólnie gra jest oparta na creepypaście Lost Silver. Swoją drogą jedna z bardzo dobrych creepypast. Ma oczywiście, jak każda creepypasta, swoje problemy, aczkolwiek no myślę, że każda, nawet dobra creepypasta ma jakieś problemy. Nic nie jest idealne, moi drodzy. To tak samo jak z grami. Są dobre gry, są bardzo dobre gry, ale każdy typ tych gier ma swoje plusy i minusy. A, nie chcecie ze mną gadać? Myślałem, że pogadacie. Ten to w ogóle wygląda jak jakiś taki, kurde, JJ Joker w Pokemonach. Taki kapelusz ma. Tak trochę mi się skojarzyło, nie wiem czemu, z JJ-em. Ouu. Zaczynamy walkę. Pikachu. O kurde, ale głośny ten Celebi. No dawaj, atakuj. Jedziemy, kurde, Celebi, pociśniesz, Pikachu. Swoją drogą, Pikachu był kiedyś moim ulubionym Pokemonem. Teraz to jest nim Typlosion i bodajże Bulbazaur. Chociaż Celebi też jest fajny. Hm,
Frustracja, tak. Ale gnój jeden ty, patrz jaki krytyczny cios mi zadał. Ile on mi HP zjechał. O kurde, walka wyrównana będzie teraz. Chyba, że to będzie jak w przypadku tego, Śnieżku na Mount Silver, gdzie praktycznie i Pikachu i Celebi, wiecie, się zabiją nawzajem, nie? Znaczy, w tym wypadku to wyglądałoby trochę inaczej, bo z tego co pamiętam, jak walczyliśmy z tamtym trenerem, to on miał i Celebiego i Pikachu w jednej drużynie. Więc no. Ale wiecie, o co mi chodzi. Chociaż nie, Celebiego nie było, Celebi był wcześniej. To był wtedy dziki Celebi, przepraszam najmocniej. Pikachu użył Destiny Bounty i zginął. Tak samo jak Celebi. O! I teraz jesteśmy przezroczyści. To pewnie przez tą przegraną. Ojej, tylko głowa nasza została. Ale lipa. Dobra, a ten. Wow, ale czerwone te. O Jezus Maria. Czerwone unowny. Dobra. Nie rozumiem w ogóle, co tu teraz jest napisane. No i po przegranej walce teraz widzę, że staliśmy się przezroczyści. Ciekawe. O, mogę sobie zejść i co? Mogę wyjść? Aha. Więc jestem teraz przezroczysty. I gdzie ja lecę w ogóle? Gdzie ja w ogóle lecę? Pogadasz ze mną, czy masz mnie w dupie? Okej, okay, masz mnie w dupie, dobra. To spoko, to ja już ten. Sam bym miał siebie w dupie, gdybym miał być takim zakutym łbem. Ej, ale to jest ciekawy patent. Zobaczcie na to. Tutaj mamy taki kremowy kolor. Lecimy do góry i już jesteśmy biali. A lecimy na kremowy, to już czarni jesteśmy. Biali, czarni. Biali, czarni. Ej, to jest ciekawe, ciekawa sprawa. Dawaj, pa, jak ja cię przestraszyłem. Zoba, kurde, widzisz? Zjawę widzisz. Zoba. Pa, jak ja cię jadę. Chcę z tobą pogadać, halo, ziomek. Goodbye forever. What? Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Użył Nightmare. I co teraz? A, już nas nie ma. To jest ładny nasz status. O, 25 level. I co one teraz nam mówią? In dead, czyli umarł. Okej. Okay. Umarliśmy sobie. RIP, 3 kropki. Okej. Okay. Cała gra, cała straszność tej gry została tutaj pokazana, nie? Myślę, że zgodzimy się tutaj wszyscy, że była to bardzo emocjonująca gra i na tyle straszna, że normalnie jumpscary wyskakiwały co 2 sekundy. Serio, była to na tyle przerażająca gra, że to jest godny następca Five Nights at Freddy's. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Ja już kończę. Żegnam! Surprise, madafaka! Co wy myśleliście, że to jest serio koniec odcinka? No, widzicie w ogóle ile ten odcinek trwa? Zacznijmy od tego, że to nie jest wszystko, co mogły wam pokazać Pokémon Lost Silver, ponieważ dzięki Psy Gambitowi, którego oglądałem w zasadzie bardzo dawno temu, znaczy w sumie Psy Gambitę cały czas oglądam, ale w chwili, kiedy publikował Miejskie Legendy Gier o Pokémon Lost Silver, pokazał pewien dodatek, pewne DLC, znaczy DLC, no tak to możemy nazwać to DLC, aczkolwiek jest
Pewna alternatywna ścieżka, która zmieni kompletnie cały bieg historii. Bo jak pamiętacie, kiedy zostaliśmy pochowani, były trzy kropki. Czyli po prostu w zasadzie trzy kropki zostały pochowane. Teraz zmienimy trochę bieg fabuły i poznamy drugą część fabuły tej gry. Ponieważ tak, twórca tego fangame'a zarzucił pewnym haczykiem. W takim razie ruszajmy w dół, z powrotem do podziemi, żeby posłuchać znowu tych pięknych Ruins of Al. I na sam start po prostu rozpoczynamy gierkę i rozfleszujemy sobie, że tak powiem, korytarz i złazimy w dół. Teraz już przynajmniej ogarniam, bo na początku to trochę, przyznam szczerze, że zmułę złapałem, bo nie ogarnąłem. I tak, schodzimy sobie w dół, aż dojdziemy do tej tabliczki, bo od tej tabliczki jakby to wszystkie całe cierpienie i te wszystkie brzydkie przygody się rozpoczęły, więc zobaczymy teraz, jak zmienimy bieg wydarzeń. Wiecie co, w ogóle zapalę sobie chyba lampę. Ale zrobię tak, żeby tylko troszeczkę poświeciła. Dobra. Harry Haas. Widzicie to? Teraz już nie pójdziemy w tamtą ścieżkę, tylko, co jest najlepsze, nasz teraz trener, nasz Gold, zamiast iść do góry, cofa się. Dosłownie, wciskam strzałkę do góry, to on idzie w zupełnie inną stronę. Jakby, jak to Psy Gambit ujął, Moonwalka robił. I co jest zabawne, zobaczcie na to, że nasz skin staje się coraz ciemniejszy. Nasz skin dosłownie staje się coraz ciemniejszy w momencie, kiedy idziemy do góry, więc to powoduje, że muszę sobie kamerkę aż rozjaśnić. Dokładnie tak, musiałem sobie aż kamerkę rozjaśnić, bo no, sytuacja tego trochę wymaga. Już kurde 16, a tak ciemno jest na podwórku, że to jest szok. I teraz w ogóle idziemy przez jakieś labirynty, jakieś korytarze w ogóle. Co to są za labirynty? Wiecie, mówię, ja na Pokemonach się tak do dupy trochę znam, więc tutaj nie oczekujcie ode mnie jakiejś encyklopedii. Ja bardziej od Crasha jestem, a nie od Kroka, tak. Teraz jak nie Pokemony, to Krok. Nie, ja jestem bardziej od Crasha, bo o Crashu wiem jakby najwięcej. Tak, faktem, czasami są rzeczy, które mnie na przykład kiedyś w przeszłości nie interesowały, a po latach je odkryłem i takie miałem what the fuck. Gdzie dla niektórych to mogła być totalna oczywistość, aczkolwiek no z Pokemonami mówię, to, że kiedyś oglądałem sobie serial i pograłem w parę gierek, nie oznacza, że jestem jakimś kurde Gunsegal. Ja tutaj jestem mega pierdoła, jeżeli chcecie pytać się odnośnie jakichś tam ciekawostek czy czegoś, to jak już to bym właśnie odsłał do Psy Gambita, czy tam nawet do Jima, bo Jim wiem, że swego czasu był mega zainteresowany, czy nawet do Nero, bo Nero wiem, że robił też serię z Pokemonów, więc Nero ogarnięty w tych tematach. Aha, fajnie, spotkaliśmy przed chwilą trenera, który w sumie od tak zniknął sobie. Zobaczmy teraz na nasz status. Śmieszne jest to, że tutaj trenerzy w ogóle są bez oczu i my sami jesteśmy bez oczu. Kompletnie jakby nam, nie wiem, przez to, że zobaczyliśmy tego trenera, to normalnie gałki oczy nam wypadły. Pewnie taki paskudny był. O, co my tutaj mamy? Aha, spam X-ów. Z tego co widzę, jeżeli chodzi o unowny. O, mamy tutaj Typlosiona, który nazywa się Please. Proszę. Jaki on ma tutaj ten moveset? Aha. To mniej więcej widzę. Return Lair. Ciekawe. I mamy jeszcze jajeczko, które w sumie ma znaki zapytania, więc nie wiemy, co to dokładnie jest. Okej. Okay. Wydostaliśmy się z tych posranych jaskiń. Więc teraz zobaczmy, co tutaj będziemy mieli ciekawego. Na razie tutaj mamy praktycznie dupę. W sensie pod takim względem, że dalej nie przejdziemy. Please has. Co się stało? Co się stało się? Jezu, nie tutaj.
Ojej. Co się stało? Ej! Czemu Typlosion jest w połowie? Halo? Co to ma znaczyć? Please has P. Oj, już chyba wiem co się święci. No. Typlosion zmarł. Please umarła. Najgorzej. Fuck, kurde. Okej, okay. Czyli unowny teraz ułożyły się w literki, raczej w słowo deny, czyli zaprzeczać. Czyli zaprzeczają temu, że Typlosion zmarł. I bardzo dobrze. Fajnie, że unowny są po naszej stronie. Ale muzyka tutaj jest naprawdę mega fajna. Wpadające w ucho. Tutaj widzę, że mamy kurde pustkowie pełne kamieni. Serio, tutaj teren okamieniowany i tutaj woda, która jest zamrożona, w zasadzie w ogóle się nie rusza. Jakby tu wszystko dosłownie wymarło. Ta muzyka jest spoko, ale zauważyłem, że kiedy jesteśmy na w tym terenie, w ogóle ono normalnie leci, ale kiedy pójdziemy na drugą sekcję, to już kompletnie ona spowolniona i jest jeszcze, kurde, innym takim rytmem gra. To jest całkiem fajny patent. Lubię coś takiego w takich właśnie creepy fangame'ach. Wiecie, tutaj może co prawda jumpscare'ów żadnych nie ma, ale kurde, samo to, co w ogóle słyszymy tutaj, powoduje, że możemy czuć pewien niepokój. Wiecie, to, że na przykład jumpscary potrafią niejednego z nas wystraszyć, nie oznacza, że to jest taki element full straszny. Bo uwierzcie mi, jeżeli nie dodajecie fangame... Jezu. Jeżeli nie dodajecie jumpscare'ów do fangame'u, to możecie właśnie to nadrobić właśnie takimi muzyczkami, że wiecie, tutaj się pobawicie, trochę pokombinujecie i w taki sposób zbudujecie właśnie taki klimat. To jest dosłowne takie budowanie klimatu tutaj. I strashing about. Co to ma znaczyć, kurde, co wy mi tutaj? Coś się zmieniło w ogóle? Ja co jakiś czas lubię sobie popatrzeć. A, to nawet nie muszę rozjaśniać. Zabawne jest to, że teraz trafiliśmy, jakbyśmy trafili do czarno-białego Game Boya. No bo dosłownie, zobaczcie, jesteśmy kolorową postacią, która porusza się po czarno-białym terenie. Where? Tam! Tam! Gdzie jesteś Scooby-Doo normalnie? Ale spowolniona muzyka walki, nie? Nie tak sobie ją zapamiętałem. Nie tak sobie ją zapamiętałem, jak oglądałem let's play'e, czy to u CDZO, czy u kogoś. Dobra. No to co, walczymy, nie? Użyliśmy Nightmare. Czemu to takie czerwone się tutaj zrobiło? What? Co my żeśmy mu zrobili? My z dorosły... What? Co my żeśmy mu uczynili? Even. Aha. Czyli zostałem sam teraz tutaj. To była tylko taka jedno... Jedno potworkowa walka. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. I co, teraz się mogę pokręcić i co się stanie? Powiem tak, to jest Golden Road City, tylko
chyba po jakiś, nie wiem, po jakimś LSD, tylko takim czarno-białym LSD, bo muzyka również jest mega spowolniona. I nawet w sumie pasuje teraz taki soundtrack, taki... no, wpadający w ucho. Okej, okay, czyli teraz musimy... naszym questem jest pytanie się tutaj NPC-ów. I oni będą nam tutaj pokazywać te zdjęcia unknownów. D. Tak, dobrze widziałem. D i I, tak. Jestem ciekaw, co te unowny za zdanie ułożą. Jezu, to jest mega creepy, że nasz ludek w ogóle jest bez oczu. W ogóle ci NPC też są bez oczu. Boże święty, co tutaj się odwala? Nie, ale autentycznie to, co wam powiedziałem niedawno odnośnie budowania klimatów, to wydaje mi się, że tutaj najbardziej muzyka buduje teraz klimat, że to jakby w nienaturalny sposób wszystko jest spowolnione, to daje taki właśnie, wiecie, smaczek, nie? Widzicie, można zrobić dobrego fangame'a bez jumpscare'ów? Można. Oczywiście, że tak. To są wszyscy, których ja mogłem tutaj spotkać? Nie no, oczywiście, że nie. W ogóle to nie jest nawet pełna nutka Golden Rod City, to jest chyba tylko jedno brzmienie, które jest mega fest spowolnione. Jim. A, tutaj jeszcze jest. To już w ogóle kompletnie nie wiem, co tutaj za zdanie się ułożyło, bo tu w ogóle jakieś X, Y, what the fuck, co tutaj się stało najlepszego? I co? I to wszyscy? Czy kogoś pominąłem? Nie no, kogoś pominąłem. Autentycznie. A, dobra, tutaj jest jeszcze ten NPC. Okej. Okay. Powiem wam, że to jest fajna nagroda dosłownie. Powiem wam szczerze, to jest naprawdę bardzo fajna nagroda. Robimy questa, że zbieramy kartki, które NPC pokazują nam unowny, którzy tam tworzą nam zdanie. I kiedy wykonamy poprawnie quest, to nagle Golden Rod City staje się fioletowe, a muzyka, sami słyszycie, jak teraz brzmi. Jezu, to jest teraz depresyjny soundtrack, nie? I teraz co każdego będziemy się tak pytać? Ej, to my takie coś żeśmy uczynili, czy to po prostu jakiś ten duch opętał tak tych wszystkich i wszyscy tacy nagle bladzi się zrobili? The fuck? To naprawdę creepy wygląda. Ej, to niby gra jest z 8 bitów. A tutaj okazuje się, że dosłownie małe zmiany takie dosłownie graficzne, one potrafią spowodować dosłownie szok i niedowierzanie wręcz. Dobra, uciekamy stąd. Dobra, na szczęście już jesteśmy po wszystkim. Już kurde nie musimy słuchać tego depresyjnego soundtracku. Tutaj widzę, że Red przed nami uciekał. Chyba to był Red, tak mi się przynajmniej wydaje. Gold? Save you. Has forgotten nightmare. Co teraz? Co to było za mignięcie? Go away. Nie? Aha. I to tyle. Okej. Okay. No to teraz, moi drodzy, musimy raz jeszcze zrobić normalną ścieżkę.
Ale ja wam już nie będę tej drogi pokazywał, bo to będzie już normalne znowu przejście gry, czyli po prostu zamiast wcisnąć 4 razy no, to wciskamy yes i praktycznie spotkamy się przy tym, jak już będziemy cali biali, cali bledzi będziemy, okej? Okay? Tak więc dla was to będzie jedno cięcie, dla mnie to jeszcze raz przejście tego segmentu gry. Widzimy się za chwilę. No dobrze, jesteśmy już teraz z powrotem i zobaczmy, co tutaj tym razem się zmieni. Bo przecież zmieniliśmy trochę bieg wydarzeń. Goodbye forever. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Użył Nightmare. I... Zobaczmy teraz. Znowu nas nie ma. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Tutaj już i tak jesteśmy martwi, więc nic tutaj się zbyt nie zmieni. Tutaj szybki przegląd unknownów. RIP. Pokémon Trainer Gold. Dokładnie tak. To właśnie chciałem wam pokazać, że kiedy zmienimy trochę bieg wydarzeń i przejdziemy troszeczkę inaczej tę gierkę, pokazując właśnie to całe zniekształcone Golden Rod City, czy po prostu inne rzeczy, których wcześniej nie pokazałem na samym początku, no to finał będzie taki, że teraz mamy prawdziwy ending, że tak naprawdę to nie zginął trzy kropek, tylko Pokémon Trainer Gold, czyli po prostu Gold. I powiem wam szczerze, mimo że tutaj nie było żadnych jumpscare'ów, nie srałem po majtkach ani nic, co mogłoby na to wskazywać, to pomimo tego, że to jest pikselowa gierka, to jednak sama ścieżka dźwiękowa tutaj powoduje różny niepokój i różne sytuacje, gdzie możesz poczuć trochę takie lekkie przygnębienie czy cokolwiek. Przynajmniej ja tak uważam. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek z Pokémonów. No. I to by było na tyle, moi drodzy. Nie robiłem rok temu odcinka z Halloweenowego Let's Play, dlatego że po prostu w 2018 dostaliście jakby dwa odcinki wyjątkowo, więc... Cóż, mieliście rok przerwy od tej serii, od tej jakby jednoodcinkowej, bo tylko co roku jest jeden odcinek z tej serii. Więc kto wie, może w przyszłym roku nadarzy się inna produkcja, która zmrozi krew w żyłach mi. Wam życzę udanego Halloween i obyście jakby święto również zmarłych jakoś spędzili na grobach, żebyście, wiecie, mogli tam posprzątać, czy whatever, co chcecie zrobić, o ile będziecie mieli taką możliwość, bo nie wiadomo, jak to będzie z tymi obostrzeniami. Dziękuję za uwagę. To byłem ja. A to był Pokémon Lost Silver. Do następnego razu. Hej.